bardzo intensywnie, a nawet przez pewien czas, ponieważ te turnie tak się układały, że musiała na tym kontynencie być dłużej, przez pewien czas pomieszkiwała w Buenos Aires i tam miała swoje mieszkanko. W 71 roku, w 1971 powróciła do Europy i tutaj rozpoczęła działalność wirtuozowską nadal, ale zajęła się również i pedagogiką w Hochschule we Frankfurcie nad Menem.